Anita Paziewska jest ze mną, bo to właśnie do Anity mówię. Dzień dobry. Cieszę się, że przestało padać, bo jak ja się pojawiam z kawą mrożoną, to musi być pogoda. A, oczywiście, no właśnie, to jakaś tutaj taka prawidłowość jest. Mamy dzisiaj kolejny przepis dla naszych słuchaczy. Ja chyba dzisiaj się skuszę. Mam nadzieję. Ja nieskromnie się pochwalę, że ta kawa jest nazywana przez moich znajomych petardą. Już wyjaśniam, jak ją się robi. Najpierw będą potrzebne wiśnie i robi się, tutaj może pokażę, taką wiśniową konfiturkę. Jej oczywiście nie smaży się tak długo jak do konfiturki, do słoików. Mhm. To po prostu wiśnie muszą puścić sok, cukier musi się rozpuścić. I tą konfiturkę potem wkładamy do szklanki. Tutaj Państwo to będą mogli zobaczyć na naszym fanpage'u, widać warstwę wiśni i to się musi schłodzić, wkładamy to do lodówki, a w międzyczasie w wodnej kąpieli rozpuszczamy gorzką czekoladę. I jak te wiśnie ulubione już są schłodzone, to wylewamy na nią tą gorzką czekoladę, więc tworzy nam się druga warstwa. I ponownie do lodówki. I w tym czasie, jak to się chłodzi, przygotowujemy kawę mrożoną, czyli znowu albo espresso, albo ulubiona kawa rozpuszczalna z mlekiem. Też mocno chłodzimy. No i właściwie teraz, co pozostaje? Ja Ci, Asiu, oddam może mikrofon, bo potrzebuję ręki. Teraz tak, te nasze dwie warstwy zalewamy kawą mrożoną. Jeszcze jedno. Na to oczywiście bita śmietana. Bita śmietana. Uwaga, mam nadzieję, że się uda, bo dzisiaj jest trochę inna niż zwykle. Idzie. Jest, mamy pięknie. I teraz tak, na to troszeczkę soku z tej konfiturki wiśniowej, żeby to nabrało koloru. Wisienka. Jeszcze odrobinkę startej czekolady. Czekoladę dobrze też jest włożyć do lodówki, żeby ona się ładnie ścierała. O. Mm-hmm. No i oczywiście brakuje tylko mojego ulubionego listka mięty w tym momencie. No i proszę, proszę bardzo. Państwa, i to jest ta petarda. Naprawdę petarda jest pyszna. Proszę Państwa, petarda na weekend. Proszę sprawdzić, jak dokładnie należy przygotować taką kawę, odwiedzając naszą stronę internetową i profil na Facebooku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Anita Paziewska.